15 marca 1912. Wola Boża jest świętością ponad wszelkimi świętościami. Ten, kto ją czyni na ziemi, tak jak w niebie, daje życie wszelkiemu dobru, które jest czynione na ziemi i w niebie. Dusze te są prawdziwymi, konsekrowanymi hostiami woli Bożej. Trwając nadal w swoim zwyczajowym stanie, poczułam ogromne pragnienie czynienia najświętszej woli błogosławionego Jezusa. On zaś przyszedł i powiedział do mnie: Córko moja, moja wola jest świętością ponad wszelkimi świętościami. Dlatego dusza czyniąca moją wolę, zgodnie z doskonałością, której Cię uczę, to znaczy na ziemi, tak jak i w niebie, choć jest mała, nieobeznana oraz nieznana, pozostawia za sobą wszystkich innych świętych, mimo ich nadzwyczajnych dokonań i wszelkich nawróceń oraz cudów. Co więcej, jeśli je porównamy, to dusze, które czynią moją wolę, będącą moim trzecim fiat, są królowymi, a wszystkie pozostałe są do ich usług. Wydaje się, że dusze, które czynią moją wolę, nic nie robią, a robią wszystko, ponieważ będąc w mojej woli, działają na sposób boski, w ukryciu i zaskakująco. Są więc światłem, które oświetla, wiatrem, który oczyszcza, ogniem, który płonie. Są cudami, które pozwalają czynić cuda. Ci, którzy czynią cuda, są kanałami. W duszach zaś czyniących moją wolę jest moc czynienia cudów. Są więc stopą misjonarza, językiem kaznodziejów, siłą słabych, cierpliwością chorych, władzą i posłuszeństwem poddanych, wytrzymałością oczerniałych, wytrwałością w niebezpieczeństwie, heroizmem bohaterów, odwagą męczenników, świętością świętych i tak z całą resztą, ponieważ będąc w mojej woli, przyczyniają się do wszelkiego dobra, jakie może zaistnieć zarówno w niebie, jak i na ziemi. To dlatego mogę powiedzieć, że są moimi prawdziwymi hostiami i to żywymi hostiami, a nie martwymi, gdyż przypadłość, która tworzy hostię, nie jest pełna życia ani nie wpływa na moje życie. Natomiast dusza znajdująca się w mojej woli jest pełna życia, a czyniąc moją wolę, wpływa i oddziaływuje na wszystko, co ja czynię. To dlatego te hostie, konsekrowane przez moją wolę, są mi droższe niż hostie sakramentalne. A jeżeli ja żyję w hostiach sakramentalnych, to dlatego, żeby utworzyć sakramentalne hostie mojej woli. Córko moja, przyjemność, jaką czerpię z mojej woli, jest tak wielka, że gdy tylko słyszę, jak się o niej mówi, tryskam radością i wzywam całe niebo do świętowania. Wyobraź sobie, co będzie z duszami, które ją czynią. Znajduję w nich wszelką radość i daję im wszelką radość.
Ich życie jest życiem błogosławionych. Tylko dwie rzeczy leżą im na sercu. Tylko dwóch rzeczy pragną i pożądają. Mojej woli i miłości. Niewiele mają do zrobienia, podczas gdy czynią wszystko. Nawet ich cnoty wchłonięte są w mojej woli i miłości. Tak więc nie zajmują się już cnotami, ponieważ moja wola zawiera, posiada i wchłania wszystko. I to w sposób boski, niezmierzony, nieskończony. Takie jest życie błogosławionych.